Cześć, witam Cię na kolejnym szorcie egzaminowym. Dzisiaj będzie zadanie trzecie z próbnego egzaminu ósmoklasisty 2021. Zaczynajmy. Zadanie trzecie. Która z poniższych nierówności jest prawdziwa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. No to jedźmy od początku. Mamy 25 dziewiątych mniejsze od 23 dziewiąte. Więc mianowniki nam się zgadzają. I wiadomo, że jeśli mamy te same mianowniki, to wtedy wygrywa ta, to znaczy jest większa ta, która ma większy licznik, czyli 25 dziewiątych, więc na pewno tutaj to jest nieprawdziwe, ponieważ 25 dziewiątych będzie większe od 23 dziewiątych. Drugie. Tutaj mamy dodawanie. Przy dodawaniu pamiętajcie, że trzeba sprowadzić do wspólnego mianownika, czyli mamy 5 czwartych dodać i teraz możemy sobie to tu zapisać, dodać czwórkę w mianowniku razy 2. Skoro mianownik mnożymy razy 2, żeby było 4, to licznik również musimy pomnożyć razy 2. Więc 5 razy 2 to jest 10. I 5 plus 10 to jest 15 czwartych. 15 czwartych to jest, ile czwórek mieści się w 15, 3 razy 4, czyli 3 czwórki. 3 razy 4 jest 12, 15 odjąć 12 to jest 3, czyli 3 i 3 czwarte. Czyli wiadomo, że będzie na odwrót. Ok, 13 siedemnastych razy 3. 13 razy 3, tutaj nie musimy mieć wspólnego mianownika, po prostu to mnożymy. 13 razy 3 to jest 39 siedemnastych, więc wychodzi na to, że to jest równe 39 siedemnastych. Ok. 11 dwunastych jest większe od 11 trzynastych. Tutaj mamy różne mianowniki, ale wiadomo, że tak naprawdę ułamek to jest dzielenie, czyli jeśli coś podzielimy na 12 kawałków, a coś podzielimy na 13 kawałków, to wiadomo, że te tam, gdzie dzielimy to coś, czy nie wiem, pizzę, cokolwiek, na te 13 kawałków, no to one będą mniejsze. Czyli jak mamy takie same liczniki, to wiadomo, że 11 dwunastych będzie liczbą większą, ponieważ podzieliliśmy to coś na mniej kawałków. Więc odpowiedź D będzie prawidłowa. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę i zapraszam na jutrzejszy short o godzinie 18:30 jak zwykle. Dziękuję i do zobaczenia. Na razie, cześć!